Ty teraz wiedziesz bardzo, bardzo spokojne życie. No teraz troszeczkę rzadziej uprawiasz swój ogródek, bo jak wiemy, warunki są niesprzyjające. A jak u ciebie w sercu? I czy masz w sobie teraz taki właśnie spokój? Spokój na pewno mam, a w sercu maj. Czyli jesteś zakochany? Zakochany, tak. Kim jesteś zakochany? No to jeszcze, jak będę pewien, to już na pewno poinformuję o tym. Rozumiem, że to nie będzie taki medialny związek jak twój poprzedni. Właśnie nie chciałbym mieć medialnego związku. Teraz jak już będzie ta osoba, to już naprawdę tylko dla mnie. A czy ta osoba, jakbyś mógł nas troszeczkę nakierować, jest też ze środowiska show biznesu, czy zupełnie inna dziedzina? Nie, zupełnie inna. To jest show biznes, dwie osoby i dwie osobowości, znaczy dwie osobowości silne, słuchaj, jeszcze narcystyczne, to już byłoby źle. Ale z tego, co mówiłeś, to kibicujesz swojemu byłemu partnerowi. No naturalnie, to już tak dużo czasu minęło, że w zasadzie, no co tu się, nie kibicować, no kibicować, no. Super. A poszedłbyś na przykład z nimi na kawkę albo na herbatkę? Nie, naturalnie. Nie. To nie wchodzi w grę. Nawet nie miałbym ochoty się spotkać na ulicy.